Wielce szanowny panie prezydencie, najjaśniejszy Rzeczypospolitej, ekscelencje, księże arcybiskupie i księże biskupie, drodzy bracia kapłańskie, z ojcem generałem i ojcem przeorem, panie ministrze, szanowni panie, panowie, senatorowie i posłowie, drodzy bracia i siostry, polscy rolnicy, uczestnicy tej wspaniałej, dożynkowej, ogólnopolskiej uroczystości. Wszyscy drodzy mojemu sercu, siostry i bracia. Ziemia przebiega w okrach. Przebiegają drzewa i pola. I mieni się śnieg na gałęziach, a potem w słońcu opada. I znowu zieleń, młoda naprzód, potem dojrzała, wreszcie gasnąca jak świece. Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach. Pisał 40 lat temu, tuż przed historycznym konklawem w Rzymie, w niedokończonym poemacie Stanisław, kardynał Karol Wojtyła. Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach. Takie właśnie kolory przybierają u nas kolejne pory roku. Dzisiaj polska ziemia jest w czasie dojrzałej zieleni, by już nie za długo przebiegać w barwach jesieni. Za nami żniwa. Ich obraz i dźwięk oddał kardynał Wojtyła w innym, pisanym 4 lata wcześniej, poemacie. Ojczyzna, kiedy myślę, słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu. Lecz oto nadciągają kosiarki, zapuszczając do wnętrza tej ściany i dźwięków monotonię i ruchu gwałtowne pędzle i tną. W ostatnich tygodniach, drodzy siostry i bracia, na polskich polach zapewne nie słyszano już dźwięku kosy, czy też używanych przed dziesięcioleciami kosiarek. Inny jest przecież czas, inne też narzędzia, którymi zbiera się wydane przez ziemię plony. Ale przecież ciągle ta sama polska ziemia. 100 lat temu stała się ona po długim czasie niewoli znowu w pełni Polska. Na powrót odzyskana, przez to niezmiernie cenna, gdyż okupiona trudem wierności Polaków, szczególnie tych, których codzienność była związana właśnie z nią. Pierwszym, jakże wymownym wyrazem tej wierności był napis Żywią i bronią, widniejący na sztandarze kosmierów krakowskich, który został im nadany w sierpniu 1794 roku przez generała Tadeusza Kościuszkę, naczelnika chłopskiej Sukmanie. Był to czas insurekcji kościuszkowskiej na rok przed trzecim rozbiorem Polski. Od tego czasu, to znaczy od roku 1795, nasi ciemiężyciele na wszelkie sposoby usiłowali przejąć polską ziemię na swoją wyłączną własność, wywłaszczając czy też pozbawiając Polaków prawa do pracy na niej i do jej uprawiania. Przejawem bezwzględności wobec polskich robotników rolnych stały się słynne ruki pruskie za czasów Bismarcka,
przejmująco utrwalone na obrazach Wojciecha Kossaka i Konstantyna Kruskiego. Dnia 20 czerwca 1983 roku podczas tej drugiej kielczynki do ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w Poznaniu: był czas, że w XIX wieku musieli Polacy zmagać się o utrzymanie swego warsztatu pracy, tej ziemi wielkopolskiej, którą zaborcy usiłowali wynarodowić. Z tamtych to czasów pochodzi tradycja głębokiego związania z ziemią, tradycja racjonalnej uprawy roli i tradycja organizacji społecznej, która zabezpieczała polski stan posiadania. Symbolem nieustępliwej obrony podstawowych praw Polaka i rolnika stał się wóz trzymały. Symbolem nieustępliwej obrony podstawowych praw Polaka i rolnika stał się także nazwiska wielkich społeczników, zwłaszcza spośród duchowieństwa, jak arcybiskup Florian Skadecki czy kapłani w rodzaju księdza Piotra Wawrzyniaka. Papież kierował te słowa przede wszystkim do wielkopolskich rolników będących w Poznaniu, ale przecież odnosiły się one i ciągle się odnoszą także do rolników z innych regionów naszego kraju, dla których ziemia jawiła się i jawi jako coś zdecydowanie głębszego i ważniejszego niż tylko warsztat pracy. Tę głębię i tę ważność zawdzięcza ziemia swemu związaniu z Bogiem, który jest jej stwórcą i który nieustannie podtrzymuje ją w istnieniu. Tę prawdę chrześcijańskiej wiary głosi od wieków Kościół katolicki. Pragnę opisać Kościół, pisał w poemacie Stanisław kardynał Karol Wojtyła. Mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. To szczególne związanie dokonuje się przez ludzi głębokiej wiary, zwłaszcza przez świętych. Był człowiek, pisał dalej kardynał, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek, byli ludzie i ciągle tacy są. Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Jest ojczyzną, bowiem w niej dom ojca się poczyna. Z niej się rodzi. Związana z Bogiem poprzez Kościół, polska ziemia staje się bowiem, jak pisze kardynał Wojtyła, ojczyzną. Znaczy to najpierw, że jest ona Bożą Ojcowizną, czyli darem samego Boga przekazanym Jego dzieciom. Z kolei tak rozpoznana ojcowizna właśnie jako Boży dar staje się przestrzenią, w której poczyna się i rodzi dom Ojca, czyli Ojczyzna Niebieska, o czym mówi chrześcijańska wiara. Do niej to z nadzieją i miłością każdego dnia zdążamy. To ona jest ostatecznym celem naszych największych i najświętszych pragnień. Jest pożądanym przez nas wszystkich nowym istnieniem. Równocześnie jednak
Ta niebieska ojczyzna znajduje swoje zakorzenienie, swój materialny znak, swoją zapowiedź i swoje już urzeczywistnianie, czyli swój sakrament, ziemi, która pojęta najpierw jako Boża Ojcowica, jest naszą ziemską ojczyzną. W głębi naszego ducha tworzy się zatem szczególna sekwencja wydarzeń i związanych z nim znaczeń. Chrześcijańska wiara pozwala nam odkryć ziemię jako ojcowiznę, jako dar. Z kolei tak uznana ojcowizna otwiera człowieka na trud wiary i osobistych, głębokich przekształceń, dokonań i dojrzewań. Wiara każe człowiekowi patrzeć na ziemię jako wielkie, osobiste zadanie. Jest to zadanie czynienia sobie ziemi poddaną, a równocześnie jest to zadanie udoskonalania siebie i uszlachetniania, aby tworzyć tę świętą i zobowiązującą przestrzeń ducha, którą nazywamy ojczyzną i która jest zapowiedzią Ojczyzny Niebieskiej. O takim przecież przyjmowaniu Bożych dar i o związanej z tym koniecznością osobistego doskonalenia się na miarę Chrystusa pisał święty Jakub, apostoł, we fragmencie listu, który słyszeliśmy przed chwilą. Każde dobro, które otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują od góry, od Ojca Światła, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Te piękne, przejmująco brzmiące prawdy chrześcijańskiej wiary domagają się od nas konkretnego działania. Przekazane nam i zasiane w nas Boże Słowo oczekuje od nas jasnego i zdecydowanego czynu, a w związku z nim także niemałego wewnętrznego zmagania, by żyć w prawdzie, by odrzucać od siebie wszelkie kłamstwo i pokusy zniewolenia. I dlatego apostoł Jakub wzywa nas. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić wasze dusze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi sami siebie. Owo oczekiwane przez świętego Jakuba apostoła nasze konkretne działanie musi zaczynać się od właściwego spojrzenia na naszą chrześcijańską wiarę. Nie jest ona bynajmniej jakimś odrywaniem człowieka od ziemi i od zadań, do których ona wzywa. Przeciwnie, jest wezwaniem do pełnego realizmu zaangażowania się w nią i w jej dzieje. Powiedzą wam, mówił Chrystus do apostołów, patrz tam, albo patrz tu. Nie idźcie tam, nie pędźcie, bo Królestwo Boga jest w was. Królestwo Boże jest w nas, kiedy z wiarą przyjmujemy to, co daje nam jako przedmiot osobistego zadania sam Bóg. Od tego zadania i od tego związanego z nim zmagania nie wolno nam uciekać. Na kilka tygodni przed swoją śmiercią, dnia 2 kwietnia 1981 roku, kardynał Stefan Wyszyński wypowiedział do przedstawicieli Solidarności Wiejskiej słowa,
które po dzień dzisiejszy brzmią jako ciągle żywy testament skierowany do polskich rolników. Jeżeli ziemia jest porośnięta trawą, to najostrzejsze wichry nie wywieją jej łatwo, choćby była piaszczysta. Ale jeżeli ziemia będzie pustkowiem, wtedy łatwo ją zawojować. Znamy historię powieściową, ale prawdziwą. Boryny z chłopów Rejmonda. Jego śmierć z wyciągniętymi ramionami na ziemi i poszło wichrów gospodarzu pozostań z nami, to obraz bardzo wymowny. Gdy człowiek zetknie się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska wiejskiego, widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw, wynikający z racji posiadania ziemi. Nie chodzi jednak tylko o to, aby ziemię jedynie posiadać jako swoją własność. Chodzi dużo bardziej o to, aby umieć i mieć odwagę wchodzić w jej tajemnice. Nie wolno nam zatem ulegać wewnętrznemu rozproszeniu, a w konsekwencji patrzeć tam albo patrzeć tu. My mamy umieć patrzeć w głębię tej ziemi. Mamy jako istoty posiadające i rozum, i serce ciągle zadziwiać się tym, że uprawiana przez człowieka ziemia jest nieustannie matką rodzącą plon. Że niemal każde wrzucone w nią ziarno przynosi swe wielokrotne pomnożenie. Że jest przez to naszą karmicielką. Że także ją ziemię musimy otaczać naszą miłością i troską. Na wzór tego, jak czynimy to w stosunku do naszych rodzonych matek. Z tego podziwu i z tej miłości do życiodajnej ziemi rodzi się nasza wdzięczność. Jeden z najbardziej szlachetnych przejawów ludzkiego ducha. Jest to wdzięczność rodaka. Najpierw do samej ziemi, jako ojcowizny, czyli daru, który dał nam wszystkim w swojej łaskawości Bóg Stwórca. Następnie wdzięczność wobec ludzi, którzy zatroszczyli się o nią, uprawiając ją trudem i znojem swej wielomiesięcznej pracy. Jest to wdzięczność wobec tych ludzi, których szczególnym udziałem i równocześnie zaszczytem stało się bezpośrednie urzeczywistnianie Bożych słów: czyńcie sobie ziemię poddana. Na koniec jest to wdzięczność wobec samego Boga, do którego podczas każdej mszy świętej kierujemy modlitwę: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy. Tak oto powstaje wspaniały ciąg wydarzeń, w których się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Najpierw Boży dar. Dalej trud człowieczej pracy. Na koniec wdzięczność wobec dobrego Boga, a w ich świetle ziemia, która jest naszą ojczyzną. I tak oto powstaje dożynkowa pieśń, wyśpiewywana dzisiaj u stóp naszej jasnobrzmiej matki i królowej. Według etnografów stały fragment tej pieśni wywodzi się z Wielkopolski,
a dokładnie z okolic Poznania. Odnosząc się wprost do realiów gospodarczo-rolniczych, pierwotnie brzmiał on następująco. Przynosimy plon ze wszech czterech stron. Tam z oźminy i jarzyny, tam ze sadów, tu ze szczyny. Plon niesiemy, plon. Natomiast na Kujawach śpiewano dalej w taki oto sposób. Daj Boże, by plonowało, po stokorcy z męgla dało. Plon niesiemy, plon, jego mości wdono. Bo tak to już jest. Kiedy u końca lata dziękuję się Bogu za obfitość plonów, to zaraz, już wczesną jesienią, prosi się dobrego Boga, by kolejnego roku znowu nam zechciał błogosławić dobrym urodzajem. Drodzy siostry i bracia, drodzy rolnicy z całej Polski, przybywacie dzisiaj do naszej Matki i Królowej jako ludzie wierzący, iż wszelkie dobro od Boga pochodzi i ku Niemu prowadzi. Przybywacie tutaj jako ludzie ciężkiej i znojnej pracy narodu. Przybywacie jako ludzie, którym ta praca otwiera drogę do szczególnej miłości naszej polskiej ziemi. Przybywacie zatem jako patrioci, którzy jak nikt inny czują smak ojczyzny, będącej wspólnym domem nas, Polaków. Razem z Wami, a w dużej mierze także dzięki Wam, pragniemy śpiewać na zakończenie dzisiejszej dożynkowej uroczystości Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Dlatego, drodzy siostry i bracia, dziękujemy, że tu jesteśmy. Dziękujemy Bogu za to, że Wam ciągle błogosławi. I prosimy podczas tego świętego eucharystycznego zebrania, by był dla Was, byście to każdego dnia mogli odczuwać, że jest Waszym Ojcem i że stawia się nieustannie za Wami nasza Pani i Królowa Jasnogórska Dziewica Panna. Amen. Celebrant dokona teraz poświęcenia wieńców dożynkowych, a także sztandaru Prus. Z wdzięcznością przynieśliście, drodzy bracia i siostry, owoce waszej pracy w polu, w ogrodach i stadach, aby je przedstawić Bogu w duchu dziękczynienia. Zanim wrócimy z nimi do domu, prośmy Pana przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej Królowej, aby je błogosławił, nagodził trud pracujących i nakarmił wszystkich głodnych aż do następnych zbiorów. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty poleciłeś synom ludu wybranego przynieść do kapłanów snopy zebranego nowego zboża i z radością zbierać owoce drzew i winnic. Oto składamy Tobie podziękowania za zebrane plony. Wyjrzyj na te snopy i wieńce nowego zboża, naręcza nowych warzyw, owoców i je pobłogosław. Zachowaj i strzeż od wszelkiego zepsucia, aby ich w tym roku nikomu nie zabrakło. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy je zasiewali, sadzili, pielęgnowali i zbierali. Wszystkich, którzy będą z nich w jakikolwiek sposób przygotowywać dla nas pożywienie. Naucz nas wdzięcznym sercem dzielić się otrzymanymi od Ciebie darami z każdym, kto będzie w niedostatku.
Prosimy także, pobłogosław ten sztandar, aby wszystkich, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.